Witam serdecznie, z tej strony Czobertak. Będziemy grali w Might and Magic Duel of Champions. Ja gram deckiem Akademii. Kupiłem sobie niedawno ten deck. Troszkę go rozbudowałem. Podrasowałem pod jedno konkretne ustawienie. Przeciwnik natomiast Pasasy gra deckiem Przystani. Na rękę im weszły dosyć mocne kreatury i trzy bardzo fajne, cztery przyjemne kreatury i dwa przyjemne, bardzo ładne w użyciu efektowne czary, co wam przedstawię w trakcie rozgrywki. Przeciwnik wystawił się kusznikiem i oddał turę. Jednostka, która słaba, natomiast nie dostaje z kontrataku, więc ma spokojnie, jeżeli ma jakiegoś tanka przed sobą, atakuje i nie obrywa od niczego. Ja rzucam zaklęcie, ponieważ nie stać mi na żadną kreaturę, rzucam zaklęcie, dzięki której zaklęcie powoduje, daje mi możliwość wybrania danego rodzaju kart, które jeżeli przeciwnik zagra tym rodzajem kart, ja sobie dobieram jedną właśnie kartę z mojego deku na łapkę. Wybrałem rodzaj stworzenia, czyli kreatury. Jeżeli przeciwnik zagra kreaturami, to ja dobieram sobie na łapkę kartę. Jeżeli nie, to czar przepadł. Jeżeli rzuci zaklęcie, rzuci łódź szczęścia, no to niestety nie powiodło się. Ale przeciwnik rzuca właśnie kreaturę, więc na łapkę wchodzi mi drugi egzemplarz czaru, dzięki któremu łódź szczęścia, dzięki któremu mogę sobie dobrać zaklęcie z mojego deku. A na łapkę z początkiem tury weszła mi możliwość zwiększenia swojego złota o 1, ilości złota o 1. Ciągle na razie stać mnie tylko na wystawienie tylko jednej kreatury. I przeciwnik ma średnią, ale jednak linię ataku na mojego bohatera, który już otrzymał jedno obrażenie od kusznika, więc blokuje mu tą linię swoją kartą, swoją jednostką. Przeciwnik w sumie mógł wystawić te kreatury w dwóch liniach, wtedy ja bym się nie zblokował, któreś z ataków by doszły do bohatera. Ale to też jest dobra taktyka, stankować swojego kusznika, by mógł swobodnie dokańczać lub napoczynać dane jednostki. Doszedł mi na rękę z początkiem mojej tury fantastyczny czar, dzięki któremu, właśnie przeczytajcie sobie, okaleczenie powoduje, że siła ataku i kontrataku wybranej jednostki spada o 1. Zwiększam cały czas swoją moc, ponieważ ponieważ chcę się blokować przed atakującym przeciwnikiem, tankować swojego bohatera. Ten tank, o ten właśnie, w następnej turze już zginie. Dlaczego? Ponieważ został mu po poprzedniej turze tylko jeden życia. Zaatakowałem jego dzikiego gryfa, wiernego gryfa, przepraszam, i posłałem go tym samym na śmietnik. No, przeciwnik zrobił to samo z moją Beduinem Zahary. Przeciwnik wystawił dwie mocne karty strzelające, elfich łuczników, łuczniczki właściwie, które mają sporo zdrowia, jak na jednostki strzelające, i naprawdę dużo ataku, jak na jednostki strzelające. Więc są to one poważnym zagrożeniem. Po czym oddaję turę. W tym momencie na moją rękę weszła karta, która jest fundamentem mojego deku. Cały dek zbudowałem tylko i wyłącznie pod tą kartę. I w zasadzie robiłem błąd podczas tej gry, że nie rzucałem tej karty czymś szybciej. Karta powoduje,
mogliście sobie przeczytać. Wszystkie praktycznie moje kreatury są magiczne. Jeżeli atakuję magiczną kreaturę po wrzuceniu tej karty, to zdejmuję kartę z jego deku na śmietnik. Czyli nie daję przeciwnikowi możliwości zagrania tą kartą. Wystawiam następną mocną jednostkę magiczną i zostaje mi 1 złota. Stać mnie na zwiększenie swojego skarbca o 1, co czynię, i rzucam ten paskudny czar, ranię jego morskie elfy. Efekt jest taki, jaki widać. Zostaje zmniejszona siła ataku o 1 u jednego i drugiego. Po czym oddaję turę. Przeciwnik ma w sumie dobrą, jak na razie, sytuację. Ale widocznie nie ma dobrych tanków w swojej ręce, w swoim ręku. Przepraszam za moją odmianę, ale jestem już trochę zmęczony. Widocznie nie ma dobrych tanków i nie może blokować swoich jednostek. Więc ta sytuacja zostaje, powiedzmy, dobrze rozpoczęta, ale nie zamknięta. Nie zostaje wykończona ta taktyka. Jak to jednostki strzelające nie otrzymują obrażeń z kontrataku? Na łapkę wchodzi mi niemagiczne stworzenie, dobry tank, jednak niemagiczny. Mam tylko kilka takich kreatur. Wszystkie inne są nasączone maną, by właśnie tworzyły kombo z tą kartą zabierającą z deku na śmietnik przeciwnikowi jego kartę. Oswobadzam sobie jedną linię ataku, niszczę jednego tanka, właściwie to nie był tank, to była jednostka stricte wspomagająca. Łucz szczęścia, zmienne piaski. Zaprezentowałem wam, specjalnie to zrobiłem, by wam zaprezentować, byście mogli sobie przeczytać, o co chodzi w tej karcie, bo ona jest dla mnie po prostu, jeżeli ta karta mnie wejdzie na początku, w pierwszych fazach gry, to bankowo przegrałem, ponieważ magiczne stworzenia nie są tak mocne jak normalne jednostki, natomiast razem z tą kartą tworzą potężne kombo. Rzucam czar na tego Minotaura, który jest notabene również magiczną jednostką, który zmniejsza o połowę zadane mu obrażenia niemagiczne. Oraz dobieram kartę, ponieważ już mam póki co wszystkie moje statystyki są na poziomie dla mnie wystarczającym. Nie mam bardziej kosztownych czarów, nie mam bardziej kosztownych kreatur, więc dobieram kartę. I wchodzi mi znowu jednostka niemagiczna, jakaś tam harpia. No nic, będzie mi tankować. Przeciwnik z dobrej sytuacji na początku, gdzie naprawdę lekko dominował, w tym momencie ma jedną kartę tylko na stole i 6 kart na ręku. Zwiększa swoje złoto dwukrotnie oraz rzucił czar, który blokuje możliwość ataku na następną turę wszystkim jednostkom w danym szeregu, czym zblokował mi 2 jednostki. Ja sobie przeglądam karty, które znalazły się na jego śmietniku już. Uczniczka ciągle jest, rzuca drugi egzemplarz tego czaru, czym blokuje mi obydwa szeregi, czyli w następnej turze w ogóle nie będę atakował, a jedyne co będę mógł zrobić, to rzucać czary i
coś z bohaterem, albo dobrać kartę, albo zwiększyć jego statystyki. Po czym, po rzuceniu tych czarów i wystawieniu jeszcze wiernego gryfa, oddaję turę. Mi doszła na rękę magiczna jednostka z dużą ilością życia, jak widzicie, natomiast słaba w ataku, więc potrzebuję również tankowania przez inną jednostkę. Ja blokuję sobie już lekko zranionego żywiołaka, ponieważ jest on magiczny, więc drogi dla mojego, dla mojej taktyki, więc po prostu stawiam na drodze tanka, żeby on jak najdłużej utrzymał się przy życiu, a tym samym odbierał przeciwnikowi karty z deku. Blokuję również, tankuję również świeżo wystawioną jednostkę magiczną i zostaje z zerem złota. Oczywiście zapomniałem podrasować sobie bohatera. A ta magiczna jednostka wystawiona, ten dżin, zwiększa również poziom mojej many. Dopóki ta karta jest na stole, poziom mojej many jest zwiększony o 1. Co właśnie się wydarzyło. Miałem 3, rzuciłem kartę, mam 4. Po czym oddaję turę. Właśnie to jest piękne w tej grze, te nakładające się efekty. Rzucam tą kartę, mam magiczne stworzenie, które zwiększa mi manę, a przy okazji, gdy atakuje, odbiera przeciwnikowi kartę z deku. Tworzy się takie combo, a to tylko jedna karta była. Przeciwnik rzucił czar, który zadaje obrażenia o koszcie 2 wszystkim moim jednostkom. No właśnie, może mogliście sobie przeczytać. Specjalnie ostatnio zauważyłem, że nie nadążam z komentarzami, więc specjalnie podczas grania z ludkami zwolniłem tempo rzucania kart, kończenia tur, by nadążyć właśnie z takimi wtrętami, z jakimiś komentarzykami. Tank obrywa, żywiołak na szczęście zostaje przy życiu, co mnie niesamowicie cieszy. I przeciwnik po wystawieniu się i atakach mu możliwych, oddaje turę. Oczywiście, że rzucam tą kartę, ponieważ jak najszybciej chcę zlikwidować mu jego dek. Posyłam na śmietnik z deku mocny czar i fajną jednostkę leczącą. Teraz poleciał wierny gryf. Ginie z ataku żywiołaka. Oraz lecą na śmietnik następne karty. Podejrzewam, że przeciwnik jest w lekkim szoku, że tak mu szybko topnieje w oczach jego dek. Mam jeszcze taką jakąś dziwną kartę, która naprawdę nie z gruszki, nie z pietruszki znalazła się w tym deku. Wirująca derwiszka. No okej, skoro jest, no to wystawiamy. Będzie mi tankować bohatera w końcu od tej łuczniczki, która non-stop mi wszywała w tyłek strzały. I wystawiam, atakuję. A nie, przyszła mi... zostałem z 2 złota, więc dobieram... Wszystkie moje statystyki są dla mnie zadowalające, nawet więcej niż zadowalające, więc dobieram sobie z deku za kosztem 1 złota kartę na rękę. I oddaję turę. Moją tradycją jest, kiedy już widzę, że sytuacja została opanowana, wysłać uśmieszek przeciwnikowi. Wiem, jest to wstrętne, ale cóż zrobić. Każdy ma swoje radości, odrobinę radości, czerpie z różnych momentów. Mnie cieszą takie. Jestem wstrętny, wiem.
tak, przeciwnik atakuje mi, nawet nie wiem do końca co, jak działa ten czar, który rzucił przeciwnik. W tym czasie zranił mi, zabił mi nim dwie jednostki. Ten czar prawdopodobnie, prawdopodobnie o 3 punkty życia obniża, zadaje 3 punkty obrażeń dwóm jednostkom albo jednostkom w danym rzędzie. Ten czar już jest znany. Zastosowałem go na początku. Wybieram znowu stworzenie. Jeżeli przeciwnik rzuci stworzenie, to ja dobiorę kartę. Jeżeli nie rzuci stworzenia, no to czar przepadł. I wystawiam moją magiczną jednostkę Jina. Czy ona się jakoś inaczej nazywa? Nieważne. I atakuję wszystkimi magicznymi, niemagicznymi, mocno uszczuplając mu pasasemu, mocno uszczuplając dek. Teraz po przyjacielsku sobie czatujemy. A ja zostałem z 4 złota i 2 zaklęciami, dzięki którym mogę przeszukać swój dek w poszukiwaniu jakichś zaklęć i wybrać sobie to zaklęcie na swoją łapkę. Wymienić się tak jakby tą kartę za jakieś zaklęcie przeze mnie wybrane z deku. Co więcej, to zaklęcie będzie o 1 tańsze w tej turze, w której została rzucona ta karta, ulubione zaklęcie. Jest to bardzo, bardzo fajna karta. Bo normalnie bym na przykład zapłacił 2 za jakiś czar, a w tym momencie mam zmniejszony do 1. Jednak nie zauważyłem tego, a poza tym nie mam na co rzucać działania tego czaru. Więc dobieram sobie kartę. Przychodzi mi beznadziejnie, niebezwartościowa karta na łapę. Nawet nie będę tłumaczył jej działania, bo nie ma sensu, bo jest ona nic nie warta. Tak, przeciwnik rzucił prawdopodobnie jakiś czar, jak nie zdążę zauważyć jaki. I mocno mój stół został niemalże zdruzgotany. Całe szczęście, że nie powystawił się jakimiś silnymi jednostkami, bo również miałbym lekko, no, nieciekawą sytuację. Zostały mi 2 jednostki magiczne, więc będę mu zabierał tylko po 2 karty co turę. Co najgorsze, zabrał mi te jednostki, które zwiększają moją manę, więc muszę ręcznie ją teraz zwiększać. Rzucam ten wielomu czar. Likwiduję mu to tornado, które blokuje mi dany rząd. I nie za bardzo wiem, co dalej zrobić. Wystawiam się łuczniczką. Ona będzie przydatna w tym rzędzie. Dobieram sobie zaklęcie. Zaklęcie, które rzucę również w tej turze. Właśnie to. To samo, które stoi na moim minotaurze. I rzucę to zaklęcie na łuczniczkę, zwiększając jej odporność, przez co otrzymuje tylko połowę obrażeń tych, które by normalnie otrzymywała. Czym oddaję turę? W sumie to nie wiem, dlaczego nie atakowałem tym minotaurem. Powinienem. Nawet za cenę oberwania. W
tej chwili pod koniec gry wchodzą mi bardzo mocne, chyba najmocniejsze moje kreatury, które posiadam w deku, magiczne. Ale na razie nie stać mi na nie, ponieważ wymagają dużo many. Jedna 4, druga 5, a ja na razie tyle nie mam. Przeciwnik się w końcu wystawił odpowiednią ilością kreatur, więc mogę rzucić ten czar, który rani te jednostki, obniżając ich siły ataku i kontrataku. Wyrzucam pewnie tą tak denerwującą przeciwnika kartę. Co ciekawe, przeciwnik zagrał takim zaklęciem. Jeżeli ja wyrzucę jakiś czar, to jego, albo w ogóle jeżeli wyrzucę jakąkolwiek kartę, przepraszam, to poziom jego życia zwiększa się o 2. Co właśnie następowało przed chwileczką. Ja rzuciłem 2 karty, jego życie poszło o 4 do góry. I atakuję. Na śmietnik idzie znowu mocny tank. I mogę się jeszcze wystawić. Co czynię? Łuczniczka wkracza do akcji. Na nieszczęście mam tylko 3 magiczne kreatury w tym momencie na stole, więc tylko 3 karty z deku idą na śmietnik. Ale sytuacja generalnie jest już przegrana. Przeciwnik wystawia znowu, nie wiem czy znowu, kartę, dzięki której atakuje cały mój rząd, nie tylko pierwszą w szeregu, pierwszą, tak, cały rząd, nie tylko pierwszą kartę, ale pierwszą i drugą, oraz leczy sobie wiernego gryfa. Po to, by zaatakować, gryf dostaje z kontrataku, więc znowu go leczy. Po to, by blokować swojego bohatera przed tą górną linią ataku. Ponieważ wszystkie moje ataki pójdą na gryfa, a nie na bohatera. Gryf zginie, ale bohater tą turę przetrwa bez obrażeń od tej linii. Rzucam czar. I zaczynam ataki. Idą karty na śmietnik gęsto. Przeciwnik właśnie został pozbawiony deku. Siedzi z jedną kartą na ręku i z jedną kartą na stole. Jest sytuacja totalnie przegrana. Co mi zresztą wysłał już w wiadomościach. Prawdę powiedziawszy, to nie do końca wiem, co oznacza ten skrót GG. Wiem, że oznacza... Znaczy nie wiem, jak go przeczytać. Co właśnie, jak brzmi długie sformułowanie. Wiem, że oznacza po prostu, że wszystko skończone już. W zasadzie to już tutaj nie ma co komentować, ponieważ przeciwnik po prostu jeszcze zlikwidował mi moją potężną jednostkę, bo rzucił czar, który zabiera 6 punktów życia i zaatakował tym swoim jeźdźcem. Jeszcze zdołał to zrobić, czyli bardzo fajnie zrobił, że grał do końca, że nie poddał meczu. Pomimo, że wiedział, że przegra. Ja też tak robię. I uważam, że to jest naprawdę nieprzyjemne, kiedy widzisz, masz taką satysfakcję, że a fajnie gościowi wkopałem, a ty nagle ba, wycofałeś. No takie niedokończone po prostu. Więc ja nawet jak widzę, że kurczę, polegnę tu, ciągnę do końca, ciągnę do końca. Już dzięki za oglądanie. Wygrałem, było to zwycięstwo niemalże totalne. Na początku miałem pewne wątpliwości. Pokażę wam jeszcze jeden meczek tą talią, również z wykorzystaniem tego zaklęcia fundamentalnego dla tego deku. Ale to była, pokażę wam partię, która naprawdę nie wiedziałem, jak się skończy.
bo było naprawdę gorące. Były gorące momenty dla obydwu stron i był naprawdę zadowalający, piękny mecz, który po prostu trzymał w napięciu niemal do ostatniej minuty. Także prawdopodobnie będzie to właśnie następny odcinek, więc jeżeli Wam się spodobało, zapraszam do obejrzenia następnego odcinka. Dzięki i do zobaczenia. Cześć!